Konińskim meczu 11 kolejki drugiej ligi. Niespodzianka. Gospodarze Aluminium odnieśli pierwsze w tym sezonie zwycięstwo, pokonując faworyzowaną Jagiellonię Białystok 1-0. Pierwsza część meczu była wyrównana z kilkoma okazjami do zdobycia gola. Najlepszą miał w 22 minucie gracz Aluminium Dariusz Wojciechowski, który z rzutu wolnego trafił piłką w poprzeczkę. Zwycięską bramkę gospodarze uzyskali w 47 minucie. Po ładnej akcji piłkę głową do siatki skierował Łukasz Cichos. Piłkarze popularnej Jagi rzucili się do odrabiania strat, ale podopieczni Pawła Kowalskiego umiejętnie się bronili. Jednak gra była coraz bardziej nerwowa. W 85 minucie koliński piłkarz Tomasz Nawrot faulował Mariusza Dzienisa, który sam wymierzał sprawiedliwość i w efekcie zobaczył czerwoną kartkę. Wynik nie uległ zmianie już do końca. Aluminium Konin pokonało Jagiellonię Białystok 1-0.